obudzić się w takim miejscu, w malutkiej wiosce, to jest absolutnie wartość. Jesteśmy chyba na 2700. A, to jest wysokość bezpieczna, w ogóle nie ma się czym martwić. Oprócz tego, że jest strasznie zimno. Bardzo jestem ciekawa życia tutaj. Już jesteśmy wyspane i odpoczęte, bo wczoraj wieczorem, o Jezus, byliśmy tak zmęczone, że pomimo tego, że usiadłyśmy chwilę sobie z Gemną pogadać, ja po prostu mało co z tej konwersacji pamiętam. No, także jest godzina 7. Oni będą za chwileczkę wstawać. My będziemy też wstawać. Idziemy do wioski. Idziemy patrzeć na życie. Gajenka wsiąkła w dzieci. Po 2 godzin bawi się z łycielami. A mama siedziała sobie w sklepiku razem z Hemą. Tanto fuerza tienes? Dioses! Que niña fuerte! Idziemy się wspinać, O, tam. Mówią na to miasto duchów. To jest miasto, które zostało zbudowane wokół kopalni. Zobaczymy, jak tam jest. Dotarliśmy do Ciudad Fantasma i to jest wejście do... To jest dla mnie? Już. Wejście do kopalni. Hola! Dobra. O, Jezus. Wow. Tam biegną i tam mieszkaliśmy, prawda? Tak. Jak tam fajnie? Tak. Na razie jest fajnie. Trzymaj się tutaj. Gdzie się trzymasz? Ja ciebie jeszcze będę trzymać, bo teraz stromizna nas czeka. Zdaje się, że przyjechaliśmy. Jesteśmy w krainie kaktusów. Czekamy na transport. Z przemiłym Roberto. Coś czuję, że nasze losy się przez 2 dni potoczą razem, bo jedzie w to samo miejsce i zna tam wszystkich. Mieszka w Real de 14, jest ze Szwajcarii. Gaja dzieciaki znalazła, się z dzieciakami bawi. No a my czekamy i tym razem już nie na autobusik, na jakieś takie... nie na terenówkę, tylko na znajomą Roberta. Jedziemy do niej. No, to się zaczyna dziać fajnie. Jak się nazywa to miejsce, gdzie jedziemy? Will? A, też nie pamiętasz. Nieważne jak się nazywa, ważne kto tam jest i ważne co tam jest. Tak, jesteśmy zgubieni. Ostatecznie jak pojedziemy w prawo, to jedziemy do głównej drogi, więc tak do końca zgubieni nie jesteśmy. Nie ma tego miejsca, które szukamy. Teraz bambo. Bambo? Bambo.
Dobra, to szukaj tam. Politana. O, dueño. Gajenka gotuje. Ola. I my też, to jest w ogóle kapitalnie, zrobiliśmy taki mały komunidad, tu wszyscy, wszystkim się dzielimy. Enzo przyniósł słodkie bułeczki, ja mam jajka i zwykłe bułki i miel i miód. Tiusz kaweczka malutka, włoska. Zaraz będziemy robić jajeczniczkę w tej naszej szalonej kuchni. Roberto zaraz przyjdzie pewnie. No i pięknie, pięknie, piękny czas. Krajobraz po uczcie. Jajecznica na wodzie, bez soli i innych dodatków, bo nie ma. Chlebek, aguakatem, kawa neapolitana, legaje woda z miodkiem, kawałeczek słodkiego chlebka na deserek. Nasz ostatni dzień tutaj. Dzisiaj idziemy spać na pustynię, a jutro do cywilizacji. Mama pakuje rzeczy. Coś, czego nie znosi robić. Ale nie ma wyjścia. Robiłam już to ponad 3650 razy. Nie 3000, 365 razy. I dalej nie znoszę. Teraz będę potrzebowała twojej pomocy, żeby tutaj poskakać po tym i pozgniatać. Cukierek na wzmocnienie. I to jest robota Gai. Upychanie, ugniatanie. Do mocnienia, żeby koleli już. Do wzmocnienia, żeby powiedz. I już. Idziemy. Jest godzina 4:30. Akurat dobry moment, żeby dojechać i się spokojnie rozłożyć. I przygotować na noc. Mira, ya viste la, abres así, ábrela, ábrela. Dobra. Teraz moja robota, czyli idę po śpiworki. Wiesz co, to, nie, tak, nie tak, to nogami trzeba. Zobacz, wszystko się łamie. Ty jeszcze tego krzaczka Gaja tutaj, popatrz. Tego złam. Tego? Aha. Super. Teraz trzeba będzie pozbierać to, co nałamałyśmy. Nie, nogą. Będzie dzisiaj zimna noc. No więc trzeba będzie palić ognisko. Daję cicho. Saka, bo kojoty. Ja po raz pierwszy słyszałam wycie kojotów. Ciekawe, czy mikrofon poradził sobie z tym dźwiękiem. Ja mam ciary na plecach. A komu lo sabes? De Peppa Pig. ¿Qué tal, Lista. De Peppa Pig. ¿Sí la conoces, no? Sí, como que Peppa Pig. De Peppa Pig. ¿Andabas de viaje? Sí, ¿no? ¡Solita, chula, que estoy tocando, cariñado! ¡Eso! ¡Eso!